Okej. Witam was bardzo serdecznie. Z tej strony ja, Ashmu. I pogramy sobie dzisiaj Fajzaka. Jeżeli chodzi o poprzedni odcinek, okazało się, że ja mogę stracić serduszka, a nie tak jak tutaj piszę. Mianowicie, żeby odblokować tą Bethany, tutaj pisze, odblokowana będzie przez pokonanie hard mode'a, trudnego trybu, Lazarusem, bez stracenia życia. Nie pisze hard, tylko life. Jak ja to ogarnąłem, jak mi to przyjaciel powiedział, po prostu byłem załamany, bo ja wtedy poszedłem, jak pamiętacie, na Mega Szatana, z czego i tak czy siak nie za bardzo, jak wiecie, o co chodzi. W poprzednim odcinku stało się coś. I no niestety jestem zdruzgotany, że się dowiedziałem o tym tak późno, że... Ej, stary! Ale ty możesz stracić serduszka! Nie możesz umrzeć! No i miałem takie, no kurczaczki pieczone, no. No i stwierdziłem, że sobie pociśniemy jeszcze jeden raz dzisiaj. Może teraz się uda. Jeżeli się nie uda, to wiadomo... Odcinek się od razu nie... Okej. Odcinek się od razu nie kończy, od razu wam mówię, mam, tak jak w poprzednim odcinku, 3 próby. Po 3 próbach kończymy wtedy odcinek. Mam 3 podejścia, jeżeli raz umrę, wiadomo, nieważne jaki dobry będę, po prostu robię reset, nie oszukujmy się. Resetuję i lecimy na nowo. Nawet jeżeli miałbym mieć Brimstone'a, miałbym mieć Gapiego, cokolwiek. Resetujemy, bo nie będę inaczej w stanie tego zrobić. Więc już mnie to z automatu boli. Okej, więc na start mamy muszki, czyli... niezbyt trudny przeciwnik, chyba. Dobra, co my mamy w sklepie na start? Lootboxa? Ja to tak nazywam. To. Soul Hearta i takie latające śmieci. O ile dobrze pamiętam. Nie wiem, grałem w Isaaca dawno temu. Okej. Dobra, to będzie łatwe. Deal. To będzie bardzo łatwe. Okej. Został tylko ten. Tylko ten debil został. Dobra. Stres mnie zżarł. Prawie się nie udało. Mi się zdaje, czy tutaj będzie. Tak, tu będzie. O, bomba! Siemanko! Nie straciłem bomby, łatwo. Okej, superancko. Kolejne pół serca, czyli mamy całe serce. O, tu. Placebo. Nie wiem, co to robi, więc wykorzystam to dopiero w momencie... Steel, nie wiem, co to robi, ale wykorzystam to w momencie, kiedy mi się naładuje. Nie wiem, już na boss rooma nie zdążę. Przez moją głupotę. Ale zdążę to zrobić następnym razem. Nie pamiętam, co to robiło. Czy to przemieniało stworki w coś, czy to je stunowało kompletnie? Nie pamiętam. O kurde, o kurczaczki pieczone. To już będzie ciężkie. Znaczy on ma mały zasięg. Cymbał. Cymbał to ja, miło mi. Wydaje mi się, że... Tutaj może być secret room, nie? Tak mi się zdaje. Bo tam mamy widoczny zwykły secret room, ale to co, no tutaj nie będzie super secret roomu. Nie mam pojęcia, gdzie on by był. Zostawcie łapkę ogólnie w komentarzu i subskrypcję, pamiętajcie kochani. Bardzo to doceniam. Udałoby się, bardzo na to bardzo. Widzę, że nie za trudny ten boss. Z tego pamiętam. To nie jest fajne, jak on tak skręca. Dobra, kolejny raz oberwał. Skręcił, kurczę. Ładnie użył kierunkowskazu. Dobrze, lecimy z tematem. Lecimy z tym typem. Boję się, że jednak oberwę i będzie bardzo nieprzyjemnie. Bardzo nieprzyjemnie. Właśnie, no co jest? Co faj? Na wstecznym. Pozwolił ci ktoś? O. On se sam pozwala. Dobra, on już nie żyje. Tak jakby, o, teraz nie żyje. Szkoda, że straciłem połowę serduszka, no ale dobra, nie ubolewam nad tym jeszcze. Więc jest okej.
Ja teraz idę po serduszka, więc dajcie mi chwilę. No i jesteśmy dalej. Curse of the Unknown. Z tego pamiętam, mieliśmy 3 serduszka, więc muszę się tego trzymać. Na szczęście nie pokazuje losowych itemów, w sensie ze znakiem zapytania. Więc po moich kalkulacjach powinniśmy się najpierw udać na górę. Tak jak źle myślałem. Nie myślałem. Ja nigdy nie myślę, pamiętajcie o tym. No i Lipton. Wiecie jak jest? Oberwało mi się. Teraz nie wiem, czy straciłem serduszko, czy pół. Chyba pół. Tak, to była połówka. Na bank. Jestem tego pewny. Okej, one się boją. Ten se robi boom. Też se zrobił boom. Tutaj będzie secret. Strzelałem. Łatwo. Dobra, chodź tu typie. Wiedziałem, że to będzie proste. Ale mi secret, wow. No chłop nie ograł w tym momencie. Ale pieniążek mam. Coiny się zawsze przydadzą. Kiedyś będę musiał znowu wpłacać do bankomatu. Przydałoby się. No nie, obrywałem. Teraz mam całe serduszko stracone. Okej, będę musiał pamiętać o tym. Lecimy dur. Nie wiem, co robi placebo, naprawdę. Like. Chciałbym wiedzieć. Ale nie mam pojęcia co do niektórych usable itemsów. Co one dają? Wiem tylko co spora część daje, albo nawet połowa, odkąd teraz jest nowy dodatek, nowe itemy. No ale still sam fakt, że jednak coś wiem, mnie pociesza. O, siema skoczek. No chodź tu. No. Uuu, co za snajper. Co mnie odstrzeli, no. O, co za chłop. 2, 3 i powinien strzelać. Tu jest jeszcze jeden. Teraz będzie strzelał. Boże, czkawka mi wzięła, sorki. No nie, straciłem Soul Hearta. To jest w sklepie, nic nie ma konkretnego, jest tylko akumulator, który mi się Steam nie przyda. Dalej nie wiem, co robi placebo, więc jeżeli będę miał to cały czas, to nie będę brał tej baterii. Chyba, że będzie jakiś konkretny itemek. Ooo, pieniądz. Konkretny itemek w Treasure Roomie. Który niestety nie będzie na górze. Trzeba najpierw się pozbyć tych żółtych, pamiętajcie o tym. Jeżeli macie same muszki, robicie najlepiej kółeczko jak możecie. Taki protip dla osób, które, nie wiem, grają od niedawna Fajzaka czy coś. Syk. 5 coinów. O, Sloth. On może być. Nie przepadam za nim osobiście. Bo on też robi bum bum. Właśnie. Robi takie bum bum. Chociaż jakby był blisko. Nie, to tak nie działa. Zapomnijcie, co mówiłem. Po prostu go zabiję. Albo on mnie zabije. Dobra, mam tego dosyć, stary. Chyba już wiem, co placebo robi. Oberwałem ile razy? Oberwałem chyba raz, albo dwa razy. Siemano. O nie, wierzę. Teraz nie wiem, ile mam serca. Emperor. Challenge me. Nie podoba już mi się ta karta. Zobaczymy, co tutaj będziemy mieli. Coś, co mi się na pewno nie podoba. Ale nie mogę tego pokoju ominąć, więc po prostu go zrobię jak najszybciej. O ile to możliwe. O ile przeżyję. Trzeba o tym pamiętać, że trzeba przeżyć, nie? Chyba umrę. Z moją własną głupotę. Podoba mi się to. Bardzo mi się to podoba. Okej. Teraz tego trzeba zabić. Trzeba go zabić. Uła. Było blisko.
Wrócę się do sklepu, nie pamiętam co było w sklepie. Jeżeli będzie serduszko, to kupujemy od razu, bez zastanowienia się. Idę potem na Emperora, o ile jest taka możliwość. Dalej nie wiem co robi placebo, ale sobie to użyję. To, było tu serce. Teraz serduszko całe i lecimy dół. A więc widzę, że tutaj mamy gdzieś pigułeczki. Ja tak dam radę rozwalić kamień. No takiej odległości. Dobra, zaryzykuję jedną bombą. Tak, damy radę. Jest dobrze, ale to było bardzo złe. Straciłem pół serduszka, nie jest najgorzej. Mogło być jeszcze gorzej. Pokazuje mi dalej, że gdzieś mam tutaj pigułkę. Ale to się chyba zbugowało. To się zbugowało jak nic. Chyba, że mi po prostu pokazuje, co tutaj się znajduje w ukrytych tych, ale nie widzę do końca. Nie jestem do końca przekonany o tym. Nie jestem w 100% pewny. Jezus, te latające. Chcę zobaczyć tylko, co jest w treasure room. Nie zobaczę, co jest w treasure roomie. Dobra, nie wiem, która to była próba. Chyba pierwsza? Ta, to była pierwsza. 11 minut. O, widzicie. Byliśmy bardzo, ale to bardzo blisko. Au, już na starcie oberwałem, zarąbiście. Podoba mi się to. Typie. Czemu mnie blokujesz? WTF, reporta dostajesz. Tyle w temacie. Czemu on jest czerwony? O nie, ja wiem czemu on jest czerwony. On się zrespi zaraz. Jak go zabiję, to patrzcie na to, co się w tym momencie dzieje. Ile go zabiję. Nie mogę od niego oberwać, bo wiem, że to będzie bardzo bolesne dla Lazarusa. Stanie. O właśnie. Właśnie. Dwa. Trzy. Atak. Okej. Ale oberwałem. O mój Boże. Nie mogłem dostać nic gorszego, proszę. Dobra, to była jedyna pozytywna rzecz, która mnie teraz spotkała. Secret room, który jest otwarty w tym momencie. Padaj. Nie. Dobra, zrobimy to tak. Zrobimy to tak. Dość lajkowy sposób. Cyk. Cyk, wyśrodkowane. Zrobiliście. No i co? No i cyk. Nic nie dostałem. Zero konkretów. No ja nie mogę. Nie wierzę. Nie dowierzam. Obawiam się, że chyba za tym razem też mi się to nie uda. Nie widzę żadnych konkretów, które mogłyby mi się przydać, oprócz... oprócz The Tower, który jest zarówno niebezpieczny dla nich, jak i dla mnie. To jest w sumie jedyna moja taka karta przetargowa, która może mi nawet pomóc przy bossie, jakbym oberwał. Ale bardzo bym nie chciał oberwać, ponieważ Devil Room zawsze się przydaje. Niestety. Ciężko mi to przyznać, ale no w niektórych przypadkach jest... Naprawdę, ale to naprawdę pożyteczny. Jakbym teraz oberwał, po prostu bym się załamał. Przysięgam wam, to było tak close. O, no i proszę, no i boss room. Ale to, ja tu już nie wiem co mam robić. Dobra, jest okej. Teraz się tu zrespili. Dobra, lecimy dur. On zrobił boom, łatwo. Ja mógł odblokować w sumie miejsce na pieniążki. Gdzie są moje donaty? Okej. Co? On nie zaatakował? Wait, ja byłem w treasure roomie, ale... Ominąłem coś chyba. Górę chyba ominąłem. Tja.
może coś będzie pożytecznego w sklepie, nie było mnie tam jeszcze ani razu, więc wypada się kopsnąć, nie? 15 golda mamy, więc mamy już na pierwszy item, który będzie może fajny. Proszę i... Mnie to słabo. The Hanged Man. Ej! Wait! On mi się przyda. W tym momencie mi się przyda. Może być. Nie wiem, co to robiło, ale może być. To był dobry, ale to bardzo, bardzo, bardzo dobry deal, żeby kupić ten item. Gdyby nie ta karta, nie miałbym aż takiego ataku teraz. Nie wiem, czy to zwiększało atak, czy co. To zwiększa atak. Nie, nie zwiększa. Nie wiem, dalej mam kubki na 2. Czy 50 mam ataku. Wydaje mi się, że chyba lekko zwiększył. Nie zwróciłem zbytnio przynależytej uwagi do tego, więc wybaczcie. Zrobię już wszystkie pokoje dla spokoju. Lecimy w dół. Nigdy więcej. Co ja mówiłem? Mówiłem, że będziemy lecieć od razu na bossa. Powinienem lecieć od razu na bossa. To się bardzo, ale to bardzo źle zaraz skończy. Proszę, jeszcze ogień we mnie nawala. Okej, chodźcie tu. Dobrze robisz. Chodź. I cyk. Chociaż... Taki deal też może być. No to jeszcze prawo. Nienawidzę siebie za to, że jestem taki ciekawski, co będzie w następnych pokojach. Off. Nie! Proszę o golda. Błagam o golda. Jest! Idę do sklepu kupić serce i od razu wywalam na bossa. O, no to zrobiliście. Przesadziłem. Przesadzili w sumie w tym momencie. O nie. Palcie gumę. Podajcie mi stąd. Nie podobało mi się to ani trochę. Cyk. Resztę płacimy, żeby nie było potem żadnych problemów, jak umrę. Hihi. Mogłem w sumie ten hit rozwalić jeszcze. O mój Boże. Powiem wam tak, ten boss pomimo tego, że jest słodziuśny, on jest nienawidzony przeze mnie. Czemu? No właśnie dlatego! On robi coś takiego, nie? Patrzcie, on teraz robi... O nie, on nie, znowu tego używa, znowu to robi. Miło było cię poznać, przyjacielu. Okej. Attack speed się przyda. Proszę was bardzo, mamy plus 100%. Nie wierzę w to. No cóż, prawie się udało. Range down. Prawie co jeszcze. Chociaż, wiecie co, jeżeli zresetuję teraz, jeżeli nie znajdę nic konkretnego, to raczej nie zaliczyłbym tego. Jakoś tak za bardzo przynależycie. Tak jak powinno się poznajmiać i no, robić takie resety. No w sumie to się zalicza po to, że tchórze jednak, ale nie, że tchórze, tylko po prostu widzę, że już ten run mi nie leży. Kolejny run, kolejna przegrana. Nie wiem, nie mam pomysłu. O! Mamy klucz. Idziemy do biblioteki. Okej. Może leży mi ten run. Teraz baterię wypada zdobyć. Ta bateria. Po baterii robimy potem sobie kulturalnie. Tak jak powinno, tak jak przystało na człowieka. Kupić sobie coś jeszcze lepszego. Czy to jest teleporter? Teleport. To był
Nie był dobry pomysł. Ja mam mam w sumie jedną bombę i wykorzystam ją, żeby nie było. Ale zobaczycie sami, co się stanie. Pewnie nie trafię. Tutaj jest. Jestem pewny. Nie byłem do końca pewien, ale po prostu jak czasami widzę wygląd pokoju, to mam takie... Będzie tu secret. Dla mnie. No i proszę, no i mamy secret. Dwa klucze, może być. Jestem totalnie za. It's me do. Teraz będzie albo na dole, albo na lewo. Tutaj był wyżej secret. Tutaj będzie. Teraz powiem. Będzie na dole. Cyk. Żartowałem. Ojoj. Tego nie przemyślałem. Damn. Znowu walczę na tego robala, no. Fajnie, fajny ten robal. Podoba mi się. Bardzo, bardzo. Troszeczkę srap od siebie jak płacze, albo jak w ogóle jest stresowany, ale to nie nic. Wytrasuję go kiedykolwiek. Kiedyś. Boże, kiedykolwiek. Zabijcie mnie proszę czasami za to, jak się wysławiam. Błagam. Zostaw mnie. Brakuje mi bomby. Mówię legitnie w tym momencie. No. No. To jest chłopie. Co to za podchody? Nie wolno tak robić. To jest nieetyczne. No chłop znowu skręca w moją stronę. Dobra. Nie płacz już. Proszę cię, nie płaczcie. Chłopca się rozmnaża, jak się go obetnie. Chodź tu. Chodź. Otóż przed sobą mamy... chyba rękawiczkę. To się nazywa glove, czy jakoś tak. Jakoś tak, zaraz zobaczymy, ale wiem, że to daje soul hearty. EJS. EJS. O, oh, sorry. Zero hajsu, zero kluczy, praktycznie nie opłacało się zostawać tam dłużej. No, na te muchy raczej Necronomiconu nie użyję. Niepotrzebnie. Ale to sobie wezmę z chęcią. Dzięki. Cyk. No. Cyk. Lecimy dół. Boom! Treasury. To było bliskie. Nie fajne. Nie podoba mi się to. Wykorzystałbym to na kartę prędzej. Znaczy wiadomo, teraz mogę razy dwa to zrobić, bo kamienie były przy sobie. Are you serious? Like. Po co? Po co, typie? Po co mi to zrobiły? Widzę, że te muchy lubią sobie na skróty iść czasami. Podoba mi się to. Ale to już mi się nie podoba. Zostałem prawie otoczony przez wszystkich. Okej, okay, wycofujemy na spokojnie. Cyk. Cyk, cyk. Teraz zostali mi drugi. Te byki. Jeszcze jeden. Cyk. Joki odrzut. Fuck. Położyłem sklep. Dobra, zobaczymy co... O, PhD tu jest i bateria. Baterię biorę zdecydowanie. To mi się przyda na pewno. O ile będę miał bomby albo hajs. Lecimy dalej. Mam wrażenie, że tu będzie secret room. Ale on był blisko. Nie podoba mi się to, że tutaj, ale okej. Okay. Może być range down. Chyba tego biorę. Stawię to. Nie. No typie. O, no i proste. Zabrał mi najcenniejsze, co mogło być w tym momencie dla mnie. No i co? Migło, no. Nie, błagam was. Tylko nie te mięska. Nienawidzę ich. O, patrzcie, widzicie? O tym mówię, nie mam potem gdzie się ruszyć, kompletnie.
totalnie. Jestem otoczony przez nich i... Jeden atakuje wcześniej, bo się nie rusza, drugi atakuje później. No. Super. Super robię. Jestem bardzo zadowolony. Bardzo niezadowolony jestem jednak. Range down. Znowu? Nie chcę, dzięki. Dziękuję. W sumie dobrze, że jestem w tym roomie już, bo... No przydałby mi się teraz Necronomicon, ale zostawię go chyba na bossa. Zobaczymy, co będzie. Jak ja jeszcze raz oberwę, to po prostu psycha mi siądzie, nie? Przysięgam wam. Raz, dwa, trzy, cztery, okej, okay. Cyk. Proste, załatwione, załatwione jak chcę. Dobrze, jak bardzo dobry pomysł na pieniążki. Podoba mi się to, będziemy trochę grzebać. Głównie w tej grze. No, oczywiście pamiętajcie, jak wam się podoba, to dajcie łapkę w górę i subskrypcję. Bardzo docenię. Dzięki wielkie, z góry. Nie, nie, błagam was, nie, nie bijcie mnie, nie bijcie mnie, nie bijcie, nie! To się dobrze nie skończy. Tak, nie, w ogóle, nie, nie, nie. No i cyk, no i cyk. Jestem na odstrzał. Devil Room mówi papa. Trzeba sobie rozwalić jak najszybciej te gówna, żeby mieć więcej dostępu, więcej powietrza, świeżości. Trzeba pooddychać czasami. Wodna natury to już nic w tej grze. No tak pod górę wam, takim shotgunem. Nie podoba mi się to. Zawsze mogę przestrzelić przez ścianę. Ale to było close. Nie wiem, czy widzieliście. Nie chce mi się szukać secret roomów, ale widzę już kolejny. Wiem, gdzie będzie teraz tutaj. Patrzcie na to. Tutaj będzie. Iha, pum. Oczywiście, że was trollowałem, co wy sobie myśleliście, że będzie tam? Nie, oczywiście, że on będzie... Tu. Przecież każdy był na to przygotowany, że tak się stanie prędzej się później. Nie, błagam cię, czemu ty? Nie! Nie. Minus 99, super! Siadaj na gównie częściej tych stary dziadzie. Jeden. Chociaż on może sobie tak podskakiwać, nie? Ale tak nie. Tak nie robimy. Tak nie robimy, tak jest B. Typie! Z ciebie straciłem w ogóle jaką człowiek szansę. Na Devil Room mam tylko jeden ze strony procent. Jeżeli jeszcze raz tak zrobisz, przysięgam ci, że. Nienawidzę cię. Jasne, nie zestraj się, błagam, typie. Łamiesz mi serce z każdą sekundą walki z tobą. Już nie wiem, prawie minuta, a ja już w środku płaczę, że ty zawsze odejmujesz mi te zestrane HP. W sumie z mojej winy, bo się teraz sam ruszyłem do ciebie i biłem. Ale HP up mamy zawsze coś. Może być. Nie będę narzekał, mamy jeszcze jeden pokój, ale nie idę tam do niego, bo to jest kompletnie useless. Kolejna szansa, kolejne 100%. Co ja mówiłem? 100%? Zaraz będzie 0. Okej. Mamy to. Robimy to. Bijemy go. Mua. Zarąbiście. Teraz mi fajnie poszło. Czemu nie mogło mi tak iść od razu? Dam sobie radę. Najpierw oni, potem reszta. Uuu, ale one wybuchają, ty no. Stary. Nie wiem, czy mi się chce aż tak grać. Nie mam ochoty teraz na to.
O, ale fajnego peniola zrobił. Sorry, kasza. Co powie? Nie ma rysowania negatywnych, takich niecenzuralnych rzeczy tym razem, typie. Stajesz na miejscu. Zabieram cię do Bydgoszczy. No i wyjaśnione, ja, zanim pójdę tam do dużego pokoju, trzeba zniszczyć ten. Fuck. Nienawidzę was, zasrane robale. Naprawdę, każdy robal mnie bije za każdym razem. Błagam, zdychajcie już. Po prostu mi się nie chce. Typy. Zapalcie gumę. Dzięki. Idziemy do dużego pokoju zobaczyć, co tam będzie i zabijamy ich od razu. Zabijamy. Nie dałbym radę na nich wszystkich. On zdąży zrespić pająka, czy nie zdąży? Nie zdąży. Będę szybszy. Ha, zdążyłem na czas. Powerful. Słyszałem tutaj klucz. Oczywiście, że musiał się po drugiej stronie zrespić, jak żeby inaczej. Wybornie. Klucz... O! O, ja pieniądze za to dostaję jeszcze zrobiście. Czasami. No dostaję. Nienawidzę siebie i moje wybory. Po prostu się nienawidzę. Jak ja teraz umrę, jak ja... Nie. Dobra, umówmy się tak, jak na tym ranie umrę, to zrobimy jeszcze daily runa i potem będzie super runsko. Okej. Zrobiście. Dogadani. Robale. Gardzę wami całym moim sercem, całą moją duszą, całym moim umysłem. No i tak, jestem teraz. Wygnojki zasrane, nienawidzę was. Tak wam gardzę. No oczywiście, że trzeba się obrócić, jak żeby inaczej. Ale mam 5 kluczy. Chociaż nie wszystko stracone. Jest jeszcze okej. Nie narzekam, naprawdę, przysięgam wam teraz, nie narzekam. Jeszcze aż tak bardzo. Nie cofa się. Pójdź do przodu, leź do przodu. Suń do przodu, dobrze. Teraz ty, zdychasz. I na koniec ty. Dzięki. Lock up. Grzybek, HP. Speed down, ale jaki koks. Ile ja mam obrażeń teraz. To jest mój najcięższy wybór w tym momencie. Powiem tak. Dobra, mamy to. Teraz sobie tu muszki zbieramy. Nie pozbieramy sobie muszek. To był bardzo, ale to bardzo zły pomysł. Nigdy więcej. Siema stary. Co jest to moje tak? Czemu chcesz się zabić? Typie. Ale mu dogadałem, ale mu powiedziałem. No i nic nie jest worth, totalnie. Nic nie jest worth. Jakbym mógł latać, why not? Byłoby zarąbiście, ale nie mogę. O, super, gram na lasa, jest okej, jest bardzo dobrze. Jest wyśmienicie. Czemu? Już wam mówię, kolejna muszka. Poza tym on i tak się nie umie poruszać za bardzo. I ma mało HP, więc zawsze daj mi pigułeczkę. Something's wrong. Okej, może być. Nie narzeka.
Cyprantko. Nie! Nie! Nienawidzę ich. Oni też są jarani. No. O czym ja mówiłem w tym momencie? O tym, że są przejarani? To ja zawsze. Ale cyk, mamy 9 muszek. 9. Ludzie, 9. To jest dużo. Nie macie bladego pojęcia, jak mi to w tym momencie pomoże. Lecimy na bossa. No chyba, że bossem znowu będzie ten głupi robal. To nie będzie ciekawe, to wtedy przyda mi się bardziej Necronomicon. No ale okej. Najbardziej to by mi się przydał Brimstone. Nie oszukujmy się, to by najpewniej dla mnie. Dla mnie i nie tylko dla mnie. Pamiętajcie o tym. Dla was też. Byłoby w końcu łatwiej, nie? Okej, tutaj mi uratowały muszki. Ale niestety ich własnym kosztem. Ale on zjarany jest, on jest zjarany. Nienawidzę go. Oczywiście go nienawidzę. Skończył już tego rana po prostu. Nieważne, czy przeżyję, czy nie, ja po prostu chcę go już skończyć. Mam tego dojść. No i teraz ten łatwiejszy moment, nie? Teraz on będzie sobie latał, nie? Nie, po prostu dalej będzie rzucał i będzie teraz tracił słabsze muszki. Super! Nie mogłeś tak wcześniej. I jakby to było na odwrót, naprawdę nie złościłbym się. Byłem nawet zadowolony. Dobra, skończymy tego rana, jak mówiłem. Pamiętajcie o łapce i o subskrypcji. Bo bez tego nie odblokuję sobie Bethany. Przysięgam wam. Jesteście jedyną możliwością, która motywuje mnie do tego, bo inaczej bym nie grał chyba w Isaaca. Ponownie, tak jak kiedyś na streamach, albo cokolwiek z tego typu. O ile dobrze pamiętacie niektórzy. Wow. Wyśmienici są, naprawdę. Sięgam wam, wyśmienici. Ale to fest. Niefajnie, bardzo niefajnie. Nie podoba mi się to, nie podoba mi się to. Ale moje muszki mnie uratowały w tym momencie. Wow. Nie mogłeś się tak wcześniej. Proszę o połowę serduszka. Czy to tak wiele? Czy to tak wiele? Wiecie co? I'm fucking done with it. Like, seriously, just kill me already, if you can. Co ja mówiłem? Nic nie mówiłem, zrobiliście. Dobrze.
na dzisiaj to by było tyle. Jeżeli będzie mi się chciało, to macie mały bonusik ode mnie. Zrobię sobie jeszcze jeden odcinek, ale z Daily Challenge'u. Także dzięki wielkie, że byliście. Ja się z wami na ten czas żegnam. Trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć.